Marta Manowska zapowiada, że niektóre pary mogą nagle napotkać poważne problemy. Rolnik szuka żony, Rafał i Marcin szczęśliwi, ale inni mogą mieć problemy. Polacy uwielbiają śledzić perypetie bohaterów programu Rolnik szuka żony i z zaciekawieniem obserwują, jak rozwijają się ich relacje. Wydaje się jednak, że nie wszystko zakończy się szczęśliwie. Rafał postawił na Dominikę, a Marcin wybrał Anię, i tutaj są duże szanse na szczęśliwe zakończenie. Wiktoria z kolei zdecydowała się na Adama, ale ich relacja chyba nie do końca rozwija się tak dobrze, jak myślano. Sebastian raczej nie ma wątpliwości, planuje odwiedzić Kasię, aby ich więź mogła jeszcze bardziej się umocnić, ale w tym związku też chyba nie do końca jest tak, jak należy. Niestety, Irek musiał podjąć trudną decyzję i pożegnać się z Agatą. Dla niektórych uczestników przyszłość może nie być tak różowa, jak się zapowiadało na początku. Irek i Agata, uczucie wystawione na próbę? Choć na początku relacja Irka i Agaty zapowiadała się obiecująco, to teraz pojawiły się spore wątpliwości. Ireneusz musiał opuścić gospodarstwo Agaty, bo obowiązki zawodowe wzywały go z powrotem do domu. Gdy jednak zapytano go o jego uczucia do Agaty, zapanowała dłuższa cisza, co mówi samo za siebie. Irek przyznał, że choć bycie w związku wymaga poświęceń, to nie czuje jeszcze, by Agata była tą jedyną, dla której gotów byłby zmienić swoje życie. Rolniczka, choć mocno przeżyła jego wyjazd, przyznała, że brakuje jej pomocy w gospodarstwie. Wzruszenie przy pożegnaniu było widoczne, łzy w oczach Agaty pokazały, że to jej bardziej zależy na utrzymaniu tej znajomości. Czy ich związek przetrwa tę próbę? Czas pokaże. Kłopoty u Wiktorii i Adama, co poszło nie tak? Wszystko wskazywało na to, że Wiktoria i Adam tworzą zgrany duet, jednak najnowsza zapowiedź kolejnego odcinka programu sugeruje, że coś się między nimi popsuło. Kamery uchwyciły Wiktorię spacerującą samotnie i wyraźnie przygnębioną, bez Adama u boku. Fani programu zastanawiają się, co mogło się wydarzyć. Również Sebastian, który planował spotkanie z rodziną Kasi, może nie mieć szczęścia w miłości. W zajawce kolejnego odcinka widać, jak zmierza na spotkanie, ale Kasia wcale się tam nie pojawia.